12. Matura, wrzesień 2020 rok. I teraz tak. Do okręgu o środku w punkcie S należy punkt P. Długość tego okręgu jest równa. Czyli tak, jaką mamy sytuację? Mamy sobie okrąg. Zwizualizujmy. Więc tak, mamy okrąg. Robię go duży, żeby było widać wszystko. I żeby miała miejsce na kreślenie. Więc tak. Mamy środek S. 2, 4. Tak? Punkt P i 1, 3. Punkt P, na przykład, czekaj, 1, 3, czyli to będzie gdzieś niżej, czyli to będzie P. 1, 3. Długość okręgu jest równa, czyli żeby wiedzieć długość okręgu, czyli obwód, o, to się równa. 2 pi r. Czyli co musimy znać? Musimy znać promień tego okręgu. Więc sobie zaznaczmy, co to jest ten promień. Tutaj mamy ten promień, tak? Czyli widzimy, że musimy obliczyć długość odcinka, tak? Bo to jest odtąd dotąd. Jak to robimy? No korzystamy z tablicy. Otwieram sobie geometrię analityczną, a tu mamy taki wzór, widzicie? Długość odcinka o końcach w punktach A, B jest dana wzorem takim. Czyli co to znaczy, mówiąc po ludzku? Ano to znaczy, że jak mam dane dwa punkty, mam, to wystarczy, że postawię do takiego wzoru. Jak on działa, już mówię. Więc tak, u nas długość PS to się równa pierwiastek i tak. Ja sobie to zapamiętałam w ten sposób, że mam dwa nawiasy, między tym mam plus, tu są minusy i teraz co tam wpisuję? Tu wpisuję tył, od tyłu jedziemy, no nie? Tu mam S, czyli 2 minus 1, 2 minus 1 i tu znowu od tyłu, czyli 4 minus 3, to się równa. Pierwiastek, 2 minus 1 jest 1 do kwadratu, plus 4 minus 1, 1 do kwadratu, czyli mam 1 plus 1, czyli pierwiastek z 2, tak? Jeszcze Wam tutaj to pozaznaczam, czyli 2, tu. 4 poleciało tu. Teraz 1 skoczyło nam to i 3 poleciało nam z tej strony, tak? I teraz co muszę zrobić? No mam już obliczony promień, bo to jest nasz promień, tak? Więc muszę postawić do wzoru, czyli obwód to się równa 2 pi r, czyli 2 pi razy pierwiastek z 2, czyli 2 pierwiastki z 2 pi. Tak? Czyli która to będzie odpowiedź? Odpowiedź C. Jak macie jakieś pytania, to tam piszcie śmiało. Ja chętnie odpowiem. Pytanie 8. Na okręgu o środku S leży punkt A równy 1,6. Długość średnicy tego okręgu to. Żebyście mogli sobie to wyobrazić, to na szybko tutaj Wam zrobię taki mały okrąg. Pyk, pyk. To, co słyszycie, to było wygrzebywanie cyrkla. I mam cyrkiel. A, przesadziłam. Dobra. Mamy nasz okrąg, tak? Tu mamy S, czyli mamy 4, 2 i mamy jakiś tam punkt A. Może być on tu. I on jest 1,6. I co my tu wiemy na ten temat? Na ten temat wiemy to, że odtąd dotąd
tak? To jest nasz promień. Długość średnicy, to co to jest? To są dwa promienie, tak? Czyli muszę obliczyć długość tego O, czyli długość promienia, a długość promienia to jest długość odcinka, którą macie podaną w tablicach. Widzicie tu? Długość odcinka o końcach w punkcie. Takim i takim. To jest to. Ten wzór niby wygląda trochę dramatycznie, ale jest super fajny, bo popatrzcie. Od tyłu odejmujecie przód, czyli od XB minus XA. Tak? Tył, przód, tył, przód. I podnosicie do kwadratu. Zaraz zobaczycie to w części praktycznej. Czyli nasz promień to się równa. Oj, znowu tryb miałam. Nasz promień to tak naprawdę jest odcinek z A, tak? Czyli A to jest tył. Piszę sobie duży pierwiastek. Nawias kwadrat plus drugi nawias kwadrat, no nie? A między tym mam minusy. Mam już przygotowane do wzoru. Od tyłu, czyli 1 minus 4. 6 minus 2. To się równa. To się równa. 1 minus 4 to jest minus 3 do kwadratu plus 4 minus 2 minus 6 minus 2 jest 4. Widzicie, za szybko myślę, a za wolno mówię i Wam właśnie podaję wyniki czasem. I tak. To się równa 9 do, no widzicie, widzicie, znów to zrobiłam. Minus 3 do kwadratu to jest 9. Plus 16 równa się pierwiastek z 25, a to jest 5. Dlaczego nie minus 5? Bo minus 5 nie może być, bo to jest ujemna liczba, a nie mamy ujemnej miary długości. Więc tak, to jest 5, a nasz promień, znaczy średnica, to są dwa promienie, czyli 2 razy 5, czyli 10. Odpowiedź B. Koniec. Lecimy do następnego zadania. Dalej. Zadanie 11. Trzykątna AC rombu ABCD jest zawarta w prostej o równaniu y równa się minus 3 drugie x plus 1. Punkt S 2 minus 3 jest środkiem symetrii tego rombu. Wynika z tego, że trzykątna BD tego rombu jest zawarta w prostej o równaniu. Jaką mamy sytuację? Mamy rąb. Jak to było? Prosta AC przekątna. Mamy obliczyć BD, pyk. I mamy podany ten punkt, czyli 2 minus 2, tak? To jest Y równa się minus 3 drugie X plus 1. I tak. I tak, tu mamy kąt prosty, więc wystarczy, że wyliczę prostą prostopadłą przechodzącą przez ten punkt, tak? Czyli proste prostopadłe, wiemy, że ich a współczynniki kierunkowe, ich iloczyn musi być równy minus 1. Czyli jak mam naszą prostą y równa minus 3 drugie x plus 1 i chcę wyliczyć prostą prostopadłą, tak, zawierającą punkt 2 minus 2. Więc moje minus 3 drugie razy a ma się równać minus 1. Mnożę obustronnie razy minus 2 trzecie, bo chcę wyliczyć to a, ten współczynnik kierunkowy tej prostej. Czyli a to się równa minus 1 razy minus 2 trzecie, czyli a to się równa 2 trzecie. Więc już wiem, że kawałek tej mojej prostej prostopadłej zawierającą tą przekątną wygląda tak, ale ja chcę wyliczyć jeszcze B. Żeby wyliczyć B, muszę skorzystać z tego punktu, więc go wrzucam. Czyli minus 2 równa się 2 trzecie razy 2 plus B. Minus 2 to jest to. To 2 to jest to 2, tak? I jeszcze Wam tu zaznaczę, że to A 2 trzecie to jest to. O. Tak? Widzicie już wszystko?
I co ja sobie bym zrobiła? Minus 2 równa się 4 trzecie plus b. 4 trzecie przerzucam na drugą stronę, czyli minus 2, minus 4 trzecie równa się b. Minus 6 trzecich minus 4 trzecie równa się b, czyli minus 10 trzecich równa się b. I zobaczmy teraz, jak to nasze całe równanie wygląda, czyli y równa się 2 trzecie x minus 10 trzecich. Więc to jest odpowiedź b. Jeszcze raz. Mamy rąb. Zawsze przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, musimy zobaczyć, czy w tych tablicach, bo powiem wam akurat o rąbie, to ja nie pamiętam. Jest, macie zaznaczone. W tablicach maturalnych macie zaznaczone, że one się przecinają pod kątem prostym. Więc jak mamy podaną tą przekątną, mamy podany ten punkt, to musimy skorzystać z tego, że ta prosta jest prostopadła do tej i przechodzi przez ten punkt. Dokładnie to tutaj zrobiłam, tak? Dobra, to na razie. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. Pamiętajcie, że w opisie umieszczam różne takie dodatkowe wiadomości, z którymi warto się zapoznać. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów A, B, C, D i P. Punkt P należy do tej samej ćwiarki punktów, do tej samej ćwiarki układów współrzędnych co punkt. No i teraz dobra. Mamy nasze ćwiartki, no nie? Tu była pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jak punkt mamy współrzędny, jak punkt znajduje się w pierwszej ćwiartce, to obydwie liczby są dodatnie, tak? Tutaj w drugiej x są ujemne, y są dodatnie, tak? W trzeciej x są ujemne, y również. W czwartej x są dodatnie, y są ujemne. No i teraz zobaczmy, nasz punkt A ma obydwie współrzędne dodatnie, tak? No to się tu nam znajduje gdzieś. Punkt B, bo ma 1, 4, tak? 1 i 4 są liczbą dodatnią. Punkt B. Punkt B ma minus 5, minus 1. Czyli ma dwie ujemne, znajduje się tu. Minus 5, minus 1, punkt B. Teraz weźmy sobie kolejny C. C ma jedną ujemną, drugą dodatnią. Czyli jest tu. Minus 5, 3. Punkt C. Weźmy punkt D. Pierwsza jest dodatnia, druga ujemna, czyli tu D to jest 6 minus 4. No i został nam punkt o nazwie P. A P ma obydwie ujemne, czyli tutaj jest minus 30 i minus 76. Punkt P. Więc z którym punktem? Z punktem B. Punkt A, A3, leży na prostej określonej równaniem. Stąd wynika, że punkt A równa się A3. Leży na prostej określonej równaniem, czyli Y równa się 3 czwarte X plus 6. Stąd wynika, że i teraz tak. Pamiętamy, że ta pierwsza liczba to jest współrzędna x-owa. Ta druga liczba to y-kowa. Czyli podstawiam sobie w nasze równanie. Otrzymuję 3 równa się 3 czwarte razy a plus 6. 6 przerzucam na drugą stronę, czyli 3 minus 6 równa się 3 czwarte razy a. 3 minus 6 to jest minus 3 równa się 3 czwarte razy a, mnożę razy 4 trzecie, minus 3 razy 4 trzecie równa się 3 czwarte razy a razy
4, trzecie, bam, 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 tu otrzymuję A, bam, bam, minus 4. Tak, zgadza się? Podpunkt A. Zadanie 18. Jest to zadanie bardzo super fajne. Z funkcji liniowej też oczywiście. Zaglądajcie w opis, ja tam wam powrzucam różne rzeczy, bo mam naprawdę bardzo fajnych materiałów, sporo już przygotowanych, które wyjaśniają takie niuanse. Jak to? Czyli mamy tak, dane są dwa punkty. Punkt A, 2, 7 i B, 4, 2. I tak, współczynnik kierunkowej prostej AB jest równy. Jak już jest mowa o prostej, to do głowy mi przychodzi tylko takie coś, prawda? To wam przychodzi do głowy. I teraz tak, mam dwa punkty. Jak mam dwa punkty, to zawsze mam tutaj. Pierwsza to jest współrzędna x-owa, druga y-owa i tu tak samo. I mogę z tego skorzystać, otrzymując układ równań. Czyli pod punkt A wrzucam, czyli mam 7 równa się 2A plus B. Tu 2 równa się 4A plus B. Oj, 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 oj. To odejmuję od tego, czyli mam 2 minus 7 równa się 4A minus 2A plus B minus B. B nam się poskracało, tu mam minus 5 równa się 2a, dzielę przez 2, czyli a to się równa. Dwa i pół na minusie. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie. Jak wam się podoba, dajcie mi znać, bo to dla mnie zawsze jest ważna informacja. I wyliczyliśmy ten nasz współczynnik a, czyli 2,5, czyli odpowiedź C. Super fajne zadanie, nieprawdaż? I jeśli nadal czujesz się tu jak we mgle, zapraszam do opisu. I jak widzicie, lecimy do kolejnego zadania. Dobra. Więc lecimy. Zadanie 12. Prosta o równaniu y równa się 2x, ax plus b przechodzi przez punkt p i q. Współczynnik B w równaniu tej prostej jest równy. Co musimy zrobić? Musimy po prostu wyznaczyć równanie tej prostej. Gdy mamy podane punkty minus 3 i 3 i Q to jest 4 minus 2, to zawsze pamiętajmy o tym, że ta pierwsza współrzędna to jest x-owa, tu i tu, tak? Co to znaczy, że jest x-owa? Że możemy ją podstawić pod x. I ta druga to y-owa, tak? I podstawiamy ją za y. Potem napiszemy x, y, x, y i korzystamy z tej własności. I dzięki temu będziemy mieć układ równań. Punkt P podstawiam do naszego równania. I otrzymuję 3 równa się A razy minus 3 plus B. Teraz podstawiam Q. Minus 2 równa się A razy 4 plus B. Czyli mam 3 równa się minus 3A plus B. Minus 2 równa się 4a plus b. Odejmuję stronami. Minus 2 minus 5. Patrzcie sobie, wynik już dałam. Minus 2 minus 3 równa się 4a minus, minus 3a. Plus b, minus b. Pamiętajcie, to równanie drugie, to, które zaznaczę na przykład na różowo. To różowe, od tego różowego odejmuję to czerwone. OK? Dlatego zaznaczona jest strzałka z tego w tą stronę.
B mi się skróciło i otrzymuję minus 5 równa się 4a minus minusem, czyli plus 3a, czyli minus 5 równa się 7a. Dzielę obustronnie przez 7, otrzymuję minus 5 siódmych równa się a, tak? I teraz co mam dalej? Muszę wliczyć nasz punkt B. No i na przykład do tego pierwszego równania daję moje wyliczone A. I co otrzymuję? 3 równa się minus 3 razy minus 5 siódmych plus B. Czyli 3 równa się. Minus minusem daje plus i otrzymujemy 15 siódmych plus B. 3 minus 15 siódmych równa się B, czyli 3 to jest 21 siódmych minus 15 siódmych równa się B. 21 minus 15 jest 6 siódmych równa się B, czyli odpowiedź D. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie. Zadanie 20. Punkt A minus 4, 1 jest wierzchołkiem kwadratu ABCD. Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie S. Obwód tego kwadratu jest równy. No to robimy kwadracik na szybko. Kwadrat, przekątne, jedna, druga. I tak, mamy punkt A minus 4, 1, S. Jest równy 0,4. I tak, pamiętacie, że przekątna to się równa a pierwiastek z 2, prawda? W kwadracie. Więc musimy obliczyć tą naszą przekątną, żeby wyliczyć nasz bok, żeby wyliczyć obwód. I co ja tu Wam chciałam skopiować jeszcze? Wzór na długość odcinka, prawda? Wzór na długość odcinka znajduje się na stronie 4 w Waszych tablicach. Już to Wam kopiuję, byście widzieli wszystko. O. Czekajcie, o tutaj, dobra. Tak. O, poleciałam trochę po całości z wielkością. Dobra, widzicie. I ten wzór jest tutaj, w tym miejscu. Ja go bardzo lubię. I tak. Czyli długość naszego AS to się równa. Piszemy ogromny pierwiastek. Jeden nawias minus plus kwadrat, drugi nawias minus kwadrat. I teraz tak. Od tyłu, czyli od współrzędnych S-owych, odejmujemy współrzędne punktu A. Jak to wygląda? Przy x mamy 0 minus minus 4 plus 4 minus 1. Pozaznaczam Wam. To 0 to jest to 0. To, o, wezmę na jeden kolor. I A jest na pomarańczowo, czyli to jest od punktu A, a to jest też od punktu A. Więc to się równa. To się równa. Pierwiastek 0 minus minus 4, czyli 0 plus 4 jest 4, czyli mamy 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu, to się równa 16 plus 9, a to się równa pierwiastek z 25, czyli 5. Dlaczego nie minus 5? Bo długości nie możemy mieć ujemnej. I teraz, to była połowa naszej przekątnej. Tyle ma. Ta ma 5. I druga część ma tyle samo, tak? Więc cała nasza przekątna to się równa 5 plus 5. Czyli 10. Więc tutaj podstawiajmy do wzoru. 10 równa się a pierwiastek z 2. Dzielimy obustronnie przez pierwiastek z 2. Otrzymuję 10 przez pierwiastek z 2. A to się równa razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli 10
Pierwiastek z 2 przez 2, to mi się skraca 1, 5, to się równa 5 pierwiastków z 2. Jeśli nie wiecie, co tutaj zrobiłam, czyli dlaczego tak usunęłam tą niewymierność itd., itd., na dole w opisie są filmiki związane z usuwaniem niewymierności. I tak, skąd jak się zgubiliście na chwilę, ta dziesiątka się wzięła stąd, tak? Bo tu jest ta jedna piątka i ta jedna piątka. Ta piątka trafiła tu. Ok? I ta dziesiątka później poleciała w to miejsce. A to o. To jest zależność właśnie przekątnej i boku. Ale my tutaj musimy obliczyć nasz obwód, tak? Czyli to jest 4 razy A, czyli 4 razy 5 pierwiastków z 2, czyli to jest 20 pierwiastków z 2. Czyli naszą odpowiedzią poprawną w tym zadaniu jest odpowiedź D. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. Zadanie 10. Punkty A, B są dwoma wierzchołkami kwadratu. Róbmy sobie kwadrat. Obwód tego kwadratu jest równy, czyli mam A, B, C i D. A to jest 1, 2, B to jest minus 3, 5. I tak, jak obliczę odległość od wierzchołka A do wierzchołka B, to otrzymam długość boku, tak? A. W jaki to sposób mogę zrobić? Korzystając ze wzoru na długość odcinka. Już Wam pokażę. Oczywiście macie w tablicach maturalnych. Czekajcie, bo przesadziłam. A tak, o, dobra. Tak? Gdzie macie ten wzór? Tutaj. Robaczki, popatrzcie, tu mamy długość odcinka AB, to jest taki wielki pierwiastek, pod którym się dzieją różne rzeczy. Jak go stosujemy? Piszemy sobie, że długość naszego boku A równa się pierwiastek, jeden nawias kwadrat plus drugi nawias kwadrat i między tym są liczby z minusami. I tak, czyli długość odcinka AB mam, no nie? B jest tym jakby tyłem naszego punktu. I od tyłu odejmuję przód, czyli od minus 3 odejmuję przód, czyli minus 1, tak? Później mam drugą współrzędną, czyli od piątki odejmuję dwójkę. Czyli otrzymuję. Minus 3 minus 1 jest minus 4 do kwadratu plus 5 minus 2 jest 3 do kwadratu pierwiastek. To się równa. Pierwiastek z 16 plus 9, czyli jest to pierwiastek z liczby 25, czyli jest to 5, czyli ta nasza długość ma 5. I co ja mogę dalej z tego wywnioskować? Dalej z tego wnioskuję, że mogę policzyć ten nasz obwód, bo tu jest 5, tu jest 5, tu jest 5, tu jest 5, czyli obwód kwadratu równa się 5 plus 5 plus 5 plus 5, lub jak ktoś woli 4 razy 5, czyli 20. Koniec tego zadania. Jak macie pytania, to piszcie hej.